Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i witam Was w kolejnym odcinku warsztatu projektanta. W dzisiejszym odcinku siedzimy tutaj, ponieważ będziemy korzystali troszeczkę z pomocy naukowych, które stoją za mną, ponieważ mówimy o prototypie, o tym, w jaki sposób przygotować prototyp do gry. Przede wszystkim skupimy się na temacie pierwszego prototypu do gry. Kiedy zrobić pierwszy prototyp? Są trzy etapy. Najpierw to, co robimy, to w naszym notesie, ja akurat mój zostawiłem w domu, w naszym notesie rozrysowujemy, czy rozpisujemy wszystko, co się da. To znaczy, że najważniejsze elementy, czy to będą karty, czy plansze, czy żetony, czy wszystkie te rzeczy, rysujemy sobie, jak one będą wyglądały w notesie, na papierze, na razie nie robiąc tych elementów i analizujemy je jak najlepiej. Aha, to tak, to tak, to śmak. Drugi etap robienia prototypu to jest zrobienie częściowego prototypu, częściowo elementów gry. Na przykład mamy grę, w której będzie 50 kart, zróbmy pierwsze 5 czy pierwsze 10, obejrzyjmy je, sprawdźmy, czy to, co sobie wyobrażaliśmy, rzeczywiście działa w praktyce tak, jak o tym myśleliśmy. I później robimy cały prototyp. Oczywiście, jeżeli gra jest prosta, to można zrobić od razu cały prototyp i później ewentualnie coś tam rozmyślać, ale w większości średnio lub bardzo zaawansowanych gier trzeba troszeczkę ten proces wydłużyć, żeby unikać na poszczególnych etapach błędów. I teraz tak, jak powinien wyglądać prototyp gry? Pokażę Wam kilka i trochę o tym sobie opowiemy. Tutaj mam jakiś prototyp gry mojego autorstwa, nawet nie pamiętam, co to było, w której tam mam, narysowałem sobie na jakiejś kartce układ planszy. To są kilka rzeczy, tu jest inna gra, na kartce narysowałem sobie inny układ planszy, były potrzebne zasłonki dla różnych graczy, to po prostu mazak i takie zasłonki miałem, tu są jakieś po prostu żetony z napisem. Czasami są potrzebne jakieś pionki albo jakieś drewniane elementy. Tutaj mamy jakieś takie zwykłe, powiedziałbym nawet brzydkie, żetony czy kafelki. Pierwszy prototyp powinien mieć proste grafiki, jakieś ikonki, jakieś kliparty. Tutaj jest jakaś gra, nad którą właśnie pracuję, która ma po prostu literki z alfabetu. Po prostu proste kształty, wszystko proste. Nie bójcie się też w Waszym pierwszym prototypie po prostu czegoś narysować. Bierzemy kartkę i po prostu coś rysujemy. Na przykład tutaj mam grę, w której mamy różne obszary i one mają różne kolory. No i co? Po prostu ołówek, później poprawiony mazakiem, później kredki. Koniec. Ale z drugiej strony jakiś tam tor rund, to jest w ogóle projekt, który jakiś czas temu porzuciłem, więc jak coś Wam to powie, to możecie ukraść. Tor rund i jakiś tam punktów i tak dalej, i ikonek już przygotowałem sobie na komputerze, bo to wymagało troszeczkę więcej czytelności i tak dalej. Tak samo tutaj jakieś kafle, planszy później były bardziej czytelne do druku. Elementy dla graczy, czyli jakieś powycinane żetony i dużo drewienek i tak dalej, i tak dalej. No ale na przykład znów karty bardzo proste. Jakaś naprawdę banalna grafika, która oznacza symbolicznie to, co później, jeżeli gra będzie wydana, będzie trzeba zapisać w jakiś ładny sposób. Pierwszy prototyp musi być prosty, brzydki, tani, nie pochłaniający za dużo Waszego czasu. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I teraz z jakich materiałów korzystać, gdy robicie prototyp? Oczywiście programy komputerowe typu Photoshop czy GIMP czy coś takiego. Mamy też takie programy komputerowe, które w automatyczny sposób generują pewne karty. Ja nigdy z nich nie korzystałem, ale wiem, że to też bardzo przyspiesza robienie kart do gry. Warto mieć też jakąś pulę materiałów, na przykład Chicago Express, to jest bardzo fajna gra, ale kiedyś potrzebowałem elementów z tej gry i ona już jest niestety nie do odratowania, a więc traktuję to, co tutaj jest, jako narzędzia do pracy. Ja przy każdej okazji staram się kupować drewniane elementy do gry, z których później można korzystać. Mam tutaj jeszcze kilka takich pojemników z różnymi elementami
posortowanymi. No ale też na przykład miałem grę Sight po angielsku, kupiłem polski zestaw, który zastąpił elementy, a więc te elementy, które mógłbym wywalić, zachowuję i mogę wykorzystać je jako kartonową podkładkę albo coś, na czym coś narysuję, nakleję i będę miał element do gry. Warto też mieć jakieś zwykłe, tanie karty i koszulki do kart, żeby na przykład właśnie w taki sposób stworzyć karty. Wydrukujemy kartkę i wkładamy ją sobie tutaj. Można też oczywiście po prostu na grubszym materiale coś narysować i też mamy kartę do gry. Możecie też próbować wyrwać, zdobyć gotowe elementy do gier. To, co Wam pokazywałem, część, jakieś tam żetony czy karty, to są czasami gotowe elementy, białe elementy do gry, albo na przykład białe pudełka do gry, karty, żetony. Mi się udało kilka razy na różnych warsztatach coś takiego zdobyć, a później po znajomości po prostu poprosić kogoś tam w wydawnictwie, czy nie mieliby jakichś elementów, które mogliby wysłać na potrzeby projektów i od razu mamy relację z wydawcą. Nie bójcie się napisać, może Wam się uda coś dostać, jeżeli wydawca ma jakąś fabrykę, tak jak na przykład Travel czy Gran. Czego unikać, gdy robimy swój prototyp? Zbyt ładnych prototypów. Unikajcie straty za dużej ilości czasu na jakieś, wiecie, szczegółowe, przepiękne grafiki. Nie przykładajcie uwagi do wyglądu graficznego prototypu na początku. I to jest chyba szczególnie ważne, jeśli ktoś ma zapędy graficzne i potrafi usiąść i zrobić coś porządnego. Nie rób tego, zrób coś brzydkiego. Unikaj też zbyt skomplikowanych prototypów. Jeżeli pewne elementy gry nie muszą pojawić się w niej od razu. Na przykład mogą być wariantem, albo można je sprawdzić trochę później, to zrób tak. Zrób najpierw kluczowe 60% gry, jeśli możesz, i jak to działa, to dodaj kolejne 20, jak to działa, dodaj kolejne 20, bum, masz grę. I najważniejsze, co musisz zapamiętać, jeżeli rozmawiamy o temacie prototypów. Prototyp to narzędzie do pracy. To jest narzędzie do pracy. Nie może być prototyp zbyt ładny, ponieważ będziesz bał się go zmieniać, coś poprawić, coś nawet od razu w trakcie gry wyjąć, napisać i gramy dalej, bo widzisz, że coś jest niezbalansowane albo nie ma sensu. Albo będziesz bał się coś wyrzucić, obciąć jakiś element. Może przysiedziałeś bardzo długo nad kartami liderów, a w tej grze one nie mają sensu i po prostu trzeba to wyrzucić. Nie może być zbyt ładny, bo będziesz bał się go zmienić, poprawić i wyrzucić. I uwaga, nie możesz do swojego prototypu się przywiązać, bo będziesz miał problem, żeby przyjmować uwagi. I miałem sytuację w moim życiu, kiedy grałem z kimś, kto przygotował o wiele zbyt ładny prototyp, albo już za długo się napracował nad grą i uwagi, które mówiły, wywal większość rzeczy i przemyśl coś od zera, albo na przykład dlaczego to, dlaczego tamto, albo nawet proste, usuńmy te żetony, pomniejszmy tą planszę. I tak odbijały się jak od ściany, no bo ktoś tyle już zainwestował swojego czasu i emocji w tą grę, że nie był w stanie tak naprawdę dociągnąć, doprowadzić je do końca. Najpierw rozrysuj i przemyśl to dobrze, zrób część elementów i je przetestuj tak na sucho i później zrób cały prototyp. W następnym tygodniu powiemy o testowaniu gier, o tym, w jaki sposób je testować, z kim i dlaczego. Bardzo ważny temat. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.